Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film znowu o fryzarce. Tym razem chciałbym Wam pokazać w sumie już gotową, złożoną fryzarkę, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy, na którą oczywiście nie mogę się zdecydować, a jeżeli jesteście ciekawi, co to za rzecz i co też zrobiłem w tej fryzarce, to zapraszam Was serdecznie na film. No więc możemy zaczynać. Pierwszą rzeczą, którą chyba najbardziej rzuca się w oczy, to sam ten pulpit sterowniczy został, tak jak widzicie, całkowicie odsunięty na rzecz tego, by można było zainstalować osłonę przeciwwiórową. No i oczywiście trudny dostęp to był do tego motylka, który tutaj zaciska nam pinole. To. Kolejna rzecz, której teraz nie widać, ale Wam zaraz pokażę, to mocowanie tej głowicy do tej podstawy tutaj było przykręcone na dwie śruby. Jedna centralnie względem osi obrotu, a druga była typowo do mocowania i to też była tylko na dole, więc teoretycznie i praktycznie wyglądało to w ten sposób, że to troszeczkę było tak słabo to przykręcone. Teraz ja to zmieniłem. Mamy trzy śruby do jakby pracujące w obrocie i jedna śruba centralnie, tak jak była, została, więc mamy cztery śruby mocujące teraz głowicę do samej powierzchni. To już na pewno da niezły efekt. Tak jak widzicie, jest tutaj już zainstalowany cyfrowy miernik obrotów. Cały pulpit się ogólnie zmienił. Pozostało ze starego w sumie tylko prawo-lewo, a cała reszta wyleciała. Dlaczego? Dlatego, że tamtym się po prostu nie podobało. Tutaj jeszcze najprawdopodobniej nie będzie żółty przycisk, tylko będzie zielony, ale to jest już tylko, tak jak mówię, kwestia estetyki, nic więcej. Ostatecznie tak to zostanie i tak to będzie. Zobaczcie sobie zresztą sami z bliska, jak to wygląda. Tak to wyszło. Poszukałem sobie taką blachę właśnie aluminiową od jakiegoś tam urządzenia. No i akurat tak fajnie była przetłoczona i postanowiłem ją wykorzystać. Tutaj macie ten spornik. W nim to jest profil. Tu są w tej blasze z jednej i z drugiej strony są powiercone otwory. Także tędy sobie przechodzą przewody. Z tyłu zasilacz 24 V i 230 do zasilania samego silnika maszyny. 24 V były mi potrzebne do zasilania tego miernika cyfrowego oraz jeżeli mamy tutaj przyciski, to teraz tam jest jeszcze w środku, co zobaczycie później na zdjęciach, jest tam jeszcze przekaźnik wsadzony, tak by można było tą maszynę uruchamiać. Tam jest po prostu zwykłe podtrzymanie zrobione na przyciskach i to wszystko, przyciskam guzik i mi się zapala. Tu od razu pociągnąłem sobie gniazdko, sobie zainstalowałem, no bo takiego długiego kabla nie będę ciągnął. I tu mam wyłącznik całej maszyny. On mi rozłącza i fazę i zero. Przewód PE, czyli ten ochronny, zostaje cały czas jakby nierozłączalny. No bo tak powinno być, tak? No i tutaj nam maszyna ożywa i w tym momencie powinien jeszcze ożyć. Powinna ożyć jeszcze jedna rzecz, której póki co nie ma. A teraz Wam pokażę. Na obudowie samego silnika, na początku Wam pokażę same wentylatory, bo o nie chodzi. Mam jeden taki, to jest na zasilanie 230 V, ale on jest duży i nie wiem, czy nie za duży taki wentylatorek. Ewentualnie coś takiego nabyłem i nie wiem, który wybrać tak naprawdę. Przepływy powietrza oba mają dosyć znaczne, z tym, że chodzi mi tutaj bardziej o samą estetykę, no bo wiadomo, ten ma większy przepływ, a ten ma mniejszy, no bo wiadomo, sam rozmiar, ale ten by w zupełności wystarczył. Tylko kwestią jest to, zobaczcie, czy tutaj tak go zainstalować. Tak trochę słabo to wygląda, bo ta budowa jest trochę za mała na ten silnik i ciężko mi się zdecydować, czy lepiej wziąć tego i po prostu go zainstalować tu, a to podnieść do góry.
Nie mam pomysłu, możecie napisać w komentarzach, jak wy uważacie. Ogólnie pomysł pierwszy był taki, by zainstalować ten wentylator mały. Nie wiem, czy wam dam radę pokazać. Tutaj, z tyłu, tak by go nie było widać, ale oczywiście nie zmieści się tutaj, jak zjadę niżej. Po prostu się tutaj nie mieści, no i co zresztą widać, przeszkadza. No słownie o centymetr się nie chce zmieścić. I w tej konfiguracji ma już się załączyć wentylator ogólnie, tak ma to być zrobione. Tak by silnik nawet na postoju był chłodzony. Bo w związku z tym, że się dosyć grzeje mocno, a jego jakby chłodzenie wewnętrzne jest na tyle słabe, że no po prostu nie daje rady, tak? Na... Po co go zaraz spalić na dzień dobry? No nie ma raczej większego sensu. Tutaj jeżeli chodzi o obudowę tą, obudowę tutaj przeciwwiórową, no to ona się oczywiście odchyla. Tam jest dodatkowo jeszcze tutaj w tym urządzeniu styk. I w tym momencie powinna się maszyna nie załączyć. Ja już z niego nie korzystałem, no bo bez przesady. Przecież nie jestem jakimś laikiem, żebym sobie tutaj nie podkładał ręce pod wirujące elementy. Także tak to wygląda. No i jeszcze w tym sterowaniu wam pokażę, jak to teraz działa. Ogólnie potencjometr bardzo ładnie teraz działa. Tu się nam zapala lampeczka, że to jest urządzenie uruchomione. No i wybieramy, czyli zrobione jest inaczej niż było, bo przedtem było tak, że jak już wcisnęliśmy guzik start, to od razu maszyna musiała mieć sygnał prawo czy lewo. Ja tutaj tak nie zrobiłem. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale mi się to nie podobało. I teraz sobie wybieram na przykład w lewo lub w prawo. Tak to teraz wygląda. Działa to wszystko nawet poprawnie. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się tutaj, co wam zaraz pokażę, tylko muszę was jeszcze chyba tutaj inaczej ustawić. Poczekajcie chwilę. Nie podoba mi się tutaj, że ten miernik pokazuje mi dosyć taką jakby zawyżoną wartość, dlatego że jest zainstalowany tutaj, tak jak widzicie, na dosyć małej średnicy. Ja dorobiłem sobie tu taką tulejkę, z jednej strony jest przyklejony magnes, tu jest śrubka dociskowa i ta średnica jest dosyć mała. I w momencie, kiedy ja włączę maszynę, co wam zaraz pokażę, to on jednak liczy dużą wartość jakby obrotów, dlatego że no mała średnica jest i nie wiem, jak to za bardzo rozwiązać, bo średnic dużych tutaj nie ma jako takich, a sam miernik nie posiada jakiejś regulacji, żeby można było tutaj wprowadzić cokolwiek. I chyba tak będzie musiało zostać po prostu. I tyle, no bo tutaj nie widzę innej opcji. No i tak to wygląda. W prosty sposób zostało to zainstalowane. Tutaj tylko przewierciłem sobie jeden otwór. Zdjąłem to, przewierciłem otwór. Zamocowałem kawałek blaszki. I czujniczek już tutaj sobie może odczytywać te obroty. Tak to wygląda. Rzecz kolejna, którą udało się zrobić. No to i tak mi się wydaje, że dosyć dużo zostało zrobione. To już wam pokazuję. Pochyliłem teraz wam głowicę, byście mogli zobaczyć, co ja tutaj porobiłem. I tak jak widzicie, ta i ta śruba jest tu dołożona, a było tylko na tej i na tej. No to sami przyznacie, że tak naprawdę był przykręcony tylko i wyłącznie dół maszyny, a ta śruba przenosiła straszne obciążenia. No nie miało prawa to być stabilnie. Teraz zobaczcie, ile tu tego mięsa jest, że tu jest naprawdę grubo. Te dwie śruby zrobią straszną robotę i one najbardziej właśnie docisną tą głowicę do tej podstawy, co spowoduje większą sztywność maszyny. Więc myślę, że to rozwiązanie będzie na plus. Mi w tym na pewno w żaden sposób nie przeszkadza. Nie wiem, dlaczego Chińczyk nie mógł dowiercić po prostu tych dwóch otworów, by to było po prostu stabilnie. Przecież
W drugą, jeszcze patrząc pod innym kątem, to mamy tutaj straszne obciążenia przecież, jeżeli jeździmy sobie w osi X. To też powoduje, przecież może być powodować nawet przegięcia głowicy. Nie wiem, co miał Chińczyk na myśli, skoro frezarka jest do metalu, tak przynajmniej sam producent deklaruje, a rozwiązania są takie, jakby ona miała być co najmniej do papieru. No, tutaj akurat straszny minus. Ale powiem Wam tylko tyle, że jeżeli macie podobne maszyny, to przewiercenie tych dwóch otworów nie sprawia jakiejś większej trudności. Jedynie montaż później głowicy jest troszeczkę bardziej problematyczny, ale da się to zrobić. Da się też trzy śruby ustawić, po prostu jeżeli dobrze przewiercicie otwory, to da się bez większego problemu ustawić tą głowicę tak, by można było to założyć. No jest trochę tych śrub i ciężko trafić wszystkimi naraz, ale to się da zrobić kładąc coś sobie na właśnie na stoliku, głowicę na stolik i wtedy podjeżdżać sobie po prostu osiami. I da się to bez większego problemu zrobić. Po przekręceniu, tutaj jak już mówiłem Wam wcześniej, tu macie możliwość kręcenia tą głowicą od 90 do 90 stopni, co z tej frezarki robi nam frezarkę od razu poziomą, czyli mamy i pionową, i poziomą. Akurat to rozwiązanie mi się bardzo podoba, bo jak będę miał coś wyższego do przefrezowania, jakąś płaszczyznę czy coś, to po prostu sobie zrobię ją na poziomo. Przykręcę Oś tutaj. X jeździ 50 cm, więc w tą stronę bardzo dużo wyjeżdża. Może stracę na stabilności, ale dam pomału sobie jakieś posuwy i na pewno sobie to zrobię. Kolejną rzeczą, którą będę musiał tutaj zrobić, no to już teraz tylko są posuw osi X. Tym się będę musiał zająć. No i te wentylatory jeszcze muszę sobie tutaj rozkminić. Mam nadzieję, że mi trochę podpowiecie, jak to rozwiązać, żeby miało to ręce i nogi. Dobra, ja ją przekręcam tak, jak była. No i jeszcze Wam coś No dobra, pokażę. sprawdzimy teraz, jak teraz będzie frezować. A że nie będziemy bawić się we frezy palcowe, tylko od razu założyłem to wirujące ostrze i zobaczymy, bo największą płaszczyznę ma jakby roboczą. Najszerzej bierze, więc tutaj będą największe opory. I zobaczymy, czy mocowania do ściany, czy wszystkie prace, które teraz zostały wykonane, w ogóle dały jakikolwiek efekt. No więc jedziemy. Spójrzcie, że gdyby nie tylko słaba moc silnika, który po prostu nie daje rady, zaraz tutaj przybliżę. Zobaczcie, że wziąłbym to na raz bez większego problemu i wyprowadził całą tą powierzchnię, tylko że mam silnik za słaby. Musiałbym to mniejszym wiórem zrobić, ale już na sztywność maszyny w zupełności narzekać nie można, bo nic nie drży, nic nie. Wiadomo, będzie pukać na takim ostrzu, dlatego że no jest tylko jedna płytka, więc wkrótce dorobię się, mam nadzieję, że dorobię się głowicy frezerskiej,
gdzie będą chociaż trzy ostrza, to i maszyna będzie miała lżej. No więc podsumowując już te ostatnie prace, które zostały wykonane, to powiem Wam szczerze, że póki co jest ok. Już tutaj więcej jakby nie osiągniemy sztywności, więcej nie osiągniemy tutaj już większego jakby większej precyzji na tej maszynie. To co jest, ja już jestem z tego zadowolony, mi to już wystarczy. A tak jak mówię, wszystkie zośki i tak dalej, te frezarki takie małe, ta frezarka bije na głowę, więc nawet nie ma o czym rozmawiać. Ona jest bardziej stabilna, jest to troszeczkę lepiej rozwiązane. Jedynie ten napęd jest tutaj troszeczkę przysłaby jakby do możliwości tej maszyny. Ale nad tym jeszcze, jeżeli będzie potrzeba, to będę pracował. Zobaczymy, co da się jeszcze zrobić, bo pewnie coś da się zrobić, żeby to było troszeczkę mocniejsze. Zobaczymy. Pewnie się, jeżeli będzie potrzeba, to się wymieni po prostu silnik. Tutaj się tą obudowę inną zrobi i będzie wyglądać jak oryginał, więc z tym tutaj nie ma żadnego problemu. I tak to mniej więcej wygląda. Ja Wam na dzisiaj oczywiście dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.